obronimy suwerenność Polski, tak aby województwo lubelskie było regionem niepodległego państwa polskiego. Projekty zmian traktatów Unii Europejskiej zmierzają do czegoś zupełnie innego. Oto urzędnicy w Hiszpanii będą decydować o tym, że w Polsce może swobodnie pojawić się olbrzymia masa imigrantów nielegalnych. Ktoś w Brukseli będzie decydował o tym, żeby wysłać żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na Lampedusę, a podręcznik do polskiej historii napiszą niemieccy urzędnicy. Takie są pomysły. Jest to utrata polskiej suwerenności, przed którą musimy się w sposób zdecydowany bronić. Musimy być dobrze zorganizowani. Wykorzystam swoją obecność w Sejmiku Województwa Lubelskiego do tego, abyśmy świetnie przygotowali się do referendum, które rozstrzygnie o tym, jaka przyszłość czeka Polskę, czy ocalimy niepodległe państwo polskie.